Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję. Tym razem będzie to lekcja z cyklu A co było na maturze podstawowej? Tym razem będziemy głównie zajmować się wyrażeniami algebraicznymi z naciskiem na wzory skróconego mnożenia czy też potęgi. Zapraszam. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z maja, choć tak naprawdę wiemy, że została ona przeprowadzona w czerwcu 2020 roku. Zadanie pierwsze za 1 punkt. Wartość wyrażenia x kwadrat minus 6x dodać 9 dla x równego pierwiastek z 3 dodać 3 jest równa. I teraz odpowiedź A 1, odpowiedź B 3, odpowiedź C 1 dodać 2 pierwiastki z 3 i odpowiedź D 1 minus 2 pierwiastki z 3. Musimy policzyć, ile wynosi wartość takiego wyrażenia algebraicznego, prawda, z niewiadomą x. Przepiszmy sobie, niech to będzie jakieś wyrażenie W, ja przepiszę, to jest takie wyrażenie algebraiczne. I musimy policzyć, ile wynosi jego wartość, tego wyrażenia, jeżeli za x podstawię pierwiastek z 3 dodać 3. Mogę to zrobić w ten sposób, że od razu podstawię w miejsce tego x-ika i tego x-ika, a jeszcze lepiej jest zauważyć, że to wyrażenie możemy zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. Otóż, no nie każde wyrażenie algebraiczne da się zwinąć do wzoru skróconego mnożenia, ale to akurat się da. Po czym można to wywnioskować? Po pierwsze, tutaj jest, tak jak we wzorze skróconego mnożenia a kwadrat, tutaj jest we wzorze skróconego mnożenia b kwadrat, czyli naszym a jest jakby x, a naszym b jest trójeczka, no bo 3 do kwadratu daje nam 9, natomiast tutaj mamy minus 2ab. I policzmy sobie to nasze minus 2ab, to się równa minus 2 razy x i razy 3. To się okazuje, że mamy minus 6x i to się zgadza. Niestety, czasem młodzież ma problem z tym, żeby właśnie zauważyć wzór skróconego mnożenia. Więc jeżeli tego nie widzisz, że to się da zwinąć, to po prostu normalnie w miejsce x podstawiasz i też doprowadzisz do końca. Ja oczywiście chcę to zwinąć we wzór skróconego mnożenia, czyli będę miała x, bo no to jest moje a, minus jest we wzorze, b, ale moim b jest trójeczka i to do kwadratu. No i wiesz, teraz mi jest wygodniej już, ponieważ ja pod tego x teraz wrzucę właśnie taką wartość. Czyli ja wrzucam tutaj pierwiastek z 3, dodać 3 i minus 3 i to do kwadratu. Tak się składa, że popatrz, 3 minus 3, no nie? No to tutaj tego nie mam. Czyli ostatecznie wychodzi mi po prostu pierwiastek z 3 do kwadratu, a wiemy, że to jest pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, czyli po prostu 3. Czyli tak łatwo nam wyszło, dlatego w tym zadaniu odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową. Po prostu wychodzi nam wartość tego wyrażenia dla takiego argumentu po prostu 3. Zadanie numer 2 to kolejne zadanie z tego samego arkusza maturalnego z maja, faktycznie z czerwca 2020 roku. Zadanie drugie za 1 punkt. Liczba, i mamy taką liczbę, 2 podniesione do potęgi 50 razy 3 podniesione do potęgi 40 i to podzielone przez 36 do 10 to... Odpowiedź A, 6 do 70, B, 6 do 45, odpowiedź C, 2 do 30 razy 3 do 20 i odpowiedź D, 2 do 10 razy 3 do 20. A więc musimy zacząć przekształcać to, żeby zobaczyć, która odpowiedź nam wyjdzie, prawda? No więc pierwsza sprawa jest taka, że myślimy, dwójka i trójka no nie mają nic wspólnego, no więc przepisuję 2 do 50 razy 3 do 40. Nie da się niestety dwójki lepiej zapisać, trójki lepiej, ale z kolei liczbę 36 ja mogę lepiej zapisać, bo przecież to jest 6 do potęgi drugiej i to jeszcze do 10 będę miała, więc górę sobie przepisujemy, natomiast na dole pamiętamy własności działań na potęgach, jeżeli mamy potęgę, potęgi, wykładniki mnożymy, czyli 2 razy 10 to jest 20. No wszystko pięknie, ładnie, ale tak. No, licznik musimy przepisać, bo no nic z nim nie zrobimy lepiej. Natomiast w mianowniku musimy zauważyć, że liczba 6, ona ma coś wspólnego z dwójką i z trójką. Oczywiście, że ma, bo ja ją mogę zapisać jako 2 razy 3.
Dlaczego? No bo ja potrzebuję dwójki, potrzebuję trójki, prawda? Więc muszę tak wykombinować, żeby tą moją liczbę zapisać w prostszej postaci. No to znowu cały czas ten licznik przepisujemy. A teraz tutaj wykorzystam taką własność działań na potęgach, że jeżeli mam A razy B, może tutaj przypomnę, A razy B do potęgi N tej, to ja to mogę zapisać inaczej jako A do N tej razy B do N tej. Innymi słowy, muszę opuścić nawias i osobno każdą z tych liczb dwójkę i trójkę spotęgować, prawda? Czyli będę miała 2 do 20 razy 3 do 20. I to się równa. No i teraz pasuje, żebym to wykonała, bo mogę i żebym to wykonała, bo mogę. Dlaczego? Bo mam takie same podstawy tutaj, czyli będę wykładniki odejmować przy dzieleniu. Czyli mam 2 do potęgi 50 minus 20, to jest 30 razy 3, bo tutaj też mam takie same podstawy, tylko że trójki. 40 minus 20, no to jest 20. Doprowadziłam do takiej postaci. I oczywiście jest to taka postać, która jest podana tutaj w tych odpowiedziach A, B, C, D. Jest to oczywiście odpowiedź C, więc zaznaczamy, doprowadziliśmy do takiej postaci i ją szukamy w tych naszych odpowiedziach. Jest odpowiedź C. Zadanie numer 3 to jeszcze jedno zadanie z tego samego arkusza maturalnego maj 2020. Zadanie 20, ale za 2 punkty. Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych A i B prawdziwa jest nierówność. A pomnożone przez A minus 2B, dodać 2B kwadrat jest większe od zera. My mamy to wykazać, jest to zadanie dowodowe. Jeżeli w zadaniu zobaczysz słówko wykaż, że, uzasadnij, że, udowodnij, że, to musimy przeprowadzić dowód. Każdy dowód składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest założenie. Czyli jednym słowem to, co mamy na pewno, taki pewnik matematyczny w tym zadaniu. Czyli co wiemy na pewno o tych liczbach? Po pierwsze, wiemy, że one są dowolne rzeczywiste. Czyli napiszemy sobie, że A przecinek B należy do zbioru liczb rzeczywistych. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz, którą czasem młodzież pomija, że one mają być różne, różne od siebie. Czyli zapiszemy, że A ma być różne od B. I tylko tyle wiemy o tych liczbach. Praktycznie. Mogą to być dowolne, rzeczywiste, ale różne od siebie. No i na tej podstawie ja mam wykazać moją tezę, która brzmi następująco, że jak A pomnożę przez A minus 2B, do tego dołożę 2B kwadrat, to uzyskuję liczbę większą od zera, czyli dodatnią. No więc teraz przeprowadzamy dowód. Napiszemy sobie tutaj dowód i teraz uwaga. Jeżeli w tezie zobaczysz nierówność, to ja proponuję dowód nie wprost. Dlatego, że wtedy tak jest to ładnie, przejrzyście, wszystko widoczne. A więc, jeżeli na maturze wybierzesz dowód nie wprost, to musisz to zapisać, żeby egzaminator wiedział, że aha, będziesz robiła, czy robił tą metodą właśnie. Dowodzimy nie wprost. Na czym polega dowód nie wprost? On polega na tym, że zaprzeczymy tezę i dojdziemy do sprzeczności. Czyli jeżeli zrobimy zaprzeczenie tezy i z tego nam wyjdzie sprzeczność, to znaczy, że wyjściowa teza jest po prostu prawdziwa. A więc ja teraz zaprzeczam moją tezę, czyli przepiszę A razy A minus 2B, dodać 2B kwadrat i skoro tutaj mamy przy tezie napisane większe od zera, ale ja zaprzeczam, że to nie jest większe od zera, czyli jakie? No mniejsze lub równe od zera. No to teraz co robimy? No oczywiście wymnażamy, mamy A razy A to A kwadrat minus A razy 2B, czyli będzie 2AB plus 2B kwadrat i to jest mniejsze lub równe 0. No i teraz tutaj ewidentnie widać, że fajnie byłoby zobaczyć wzór skróconego mnożenia. Tutaj nam w zasadzie po tym już rozpoznajemy, że będzie wzór skróconego mnożenia. Ja będę tutaj kontynuowała, czyli tak przepiszę A kwadrat minus 2AB i teraz do wzoru skróconego mnożenia ja jeszcze potrzebuję plus B kwadrat. Wtedy będzie idealnie do zwinięcia wzór skróconego mnożenia, ale ja mam 2B kwadrat, czyli ja jeszcze tutaj muszę dopisać plus B kwadrat, no bo B kwadrat plus B kwadrat da mi 2B kwadrat, prawda? I to jest mniejsze lub równe od zera, a ja sobie nie mogę tej nierówności tak byle jak pozmieniać, prawda? Ja ją mogę tylko zapisać w innej postaci, tak jak ja tutaj zrobiłam. No i teraz tutaj jest to wzór skróconego mnożenia A minus B, do kwadratu, dodać będzie b kwadrat i to jest mniejsze lub równe od zera. Przekształcać już więcej nic nie będziemy. Teraz wyciągamy wnioski.
Co możemy powiedzieć na temat tej tutaj wartości b kwadrat, skoro b jest dowolną liczbą rzeczywistą? Oczywiście każda liczba rzeczywista, jak podniosę do kwadratu, jest większa bądź równa 0. Dlaczego? No bo gdybym 0 podniosła do kwadratu, to to jest 0, dlatego muszę napisać większa lub równe 0. Ale teraz uwaga, tu też mam coś do kwadratu, prawda? Te kwadraciki są bardzo ważne, bo jak jest kwadrat, to ja mogę tu to zapisać pewne ograniczenie, prawda? Czyli napisać większa lub równa od zera. Ale uwaga, tutaj ta liczba, jak podniosę do kwadratu, no to też jest większa lub równa od zera. Ale ja mam zapisane w założeniu bardzo ważne coś, że A nie może być B. Czyli A nie będzie takie samo jak B, a więc tutaj nigdy nie wyjdzie 0. Więc ja po prostu napiszę, że to jest większe od 0, bo nigdy nie będzie bądź równe, no bo A to nie jest B, prawda? Bo nie ma takiej samej wartości. A więc popatrzmy, jak ja do liczby dodatniej dołożę liczbę większą lub równą od 0, to na pewno tutaj uzyskam liczbę większą od 0. Bo nawet gdyby tutaj było 0, to tu i tak jest coś większego od 0, więc jak ja dodam, to będzie liczba większa od 0. Czyli co mi to wyszło? Popatrz, po lewej stronie wyszła mi, że jest liczba większa od 0, a ja mam zapisane mniejsza lub równa od 0. Ewidentna sprzeczność. Komentujemy, pisząc sprzeczność. I teraz, jeżeli wybrałeś metodę właśnie dowodzenia nie wprost, to masz dojść do sprzeczności. Co kończy dowód? I na tym kończymy nasz dowód, który przeprowadziliśmy właśnie nie wprost. Zadanie numer 4 to zadanie z matury z września 2020 roku. Zadanie pierwsze za jeden punkt. Liczba. W nawiasie pierwiastek z 5 dodać 2 pierwiastki z 3 i to do kwadratu jest równa. Odpowiedź A 11, odpowiedź B 17, odpowiedź C 17 dodać 4 pierwiastki z 15 i odpowiedź D 17 dodać 2 pierwiastki z 15. Czyli ja mam to obliczyć i zaznaczyć prawidłową odpowiedź. No to co nam się tutaj nasuwa? Popatrz. To ten tutaj pierwszy składnik tej sumy, która występuje w nawiasie, mogę potraktować jako jakieś A. Ten drugi składnik to będzie B. I teraz popatrz, co ja mam. Ja mam A dodać B do kwadratu. Czyli pasuje przypomnieć sobie wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy. Oczywiście A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. No to spróbujmy to rozwinąć właśnie tym wzorem, czyli równa się. I teraz mamy tak, A do kwadratu, czyli u mnie pierwiastek z 5 to do kwadratu dodać 2 razy pierwiastek z 5 razy 2 pierwiastki z 3 dodać B, czyli moje 2 pierwiastki z 3 i to do kwadratu. To się równa. Pierwiastek z 5 do kwadratu wiemy, że to jest po prostu 5. Dodać, tutaj muszę wykonać to mnożenie, tylko pamiętaj tak. Dwójkę mnożysz z dwójką, czyli 2 razy 2 to 4, a pierwiastki jak są tego samego stopnia, to ja mogę pomnożyć te liczby podpierwiastkowe, czyli będę miała 5 razy 3, czyli 15 pod pierwiastkiem. Dodać. To chcę podnieść do kwadratu, ale uwaga, muszę dwójkę podnieść do kwadratu, co mi da 4 i pierwiastek z 3 muszę podnieść do kwadratu, co mi da 3. I mam 4 razy w domyśle 3, czyli po prostu mam 12. No i to się równa. Co mogę dodać? No tylko to, co jest podobne, czyli piątka jest podobna do 12, czyli to dodaję, będę miała 17, dodać 4 pierwiastki z 15. I to jest wartość tego naszego po prostu wyrażenia. I taką odpowiedź zaznaczamy. Jest to oczywiście w tym wypadku odpowiedź C. Zadanie numer 5 to znowu zadanie z września 2020 roku. Zadanie drugie za jeden punkt. Liczbę pierwiastek czwartego stopnia, taki olbrzymi, z 9 razy pierwiastek z 3 można zapisać w postaci. Odpowiedź A 3 do potęgi 5 ósmych. Odpowiedź B 3 do potęgi 11 czwartych. Odpowiedź C 3 do potęgi 1 czwarta. I odpowiedź D 3 do potęgi 9 ósmych. Czyli my musimy przekształcić sobie z wykorzystaniem odpowiednich wzorów tę właśnie liczbę. A więc pierwsza sprawa to jest taka, że dobrze by było tutaj pozbyć się tych pierwiastków. I teraz przypomnijmy sobie, jaki to był wzór na to, żeby właśnie pozbyć się pierwiastka, czyli inaczej go zapisać. Pierwiastek n tego stopnia z A to jest inaczej A do potęgi 1 n. Czyli żeby pozbyć się pierwiastka, musimy napisać wykładnik 1 na przykład druga, jak jest drugiego stopnia, 1 trzecia, jak jest trzeciego stopnia pierwiastek, 1 czwarta, jak jest czwartego stopnia. A więc robimy tak. Najpierw pozbędziemy się tego wewnątrz pierwiastka, chociaż można dwóch naraz się pozbywać, ale niech będzie. Czyli 9 razy i teraz tutaj napiszemy 3,
do potęgi jedna druga, bo to jest oczywiście w domyśle drugiego stopnia. Tutaj oczywiście nie pisze się tego drugiego stopnia przy przywiasku, ale on ma być dla Ciebie w domyśle, że to jest drugi stopień. Czyli to się równa. Pierwiastek czwartego stopnia i teraz uwaga, zamiast napisać dziewiątkę, ja bym chciała napisać trójkę, żeby były takie same podstawy, a więc 9 to jest 3 do drugiej razy 3 do jednej drugiej. To się równa. Pierwiastek czwartego stopnia, na razie jeszcze przepisuję, dobra? I teraz mamy tak, tutaj mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, a więc wykładniki dodajemy, czyli będziemy mieć 3 do potęgi, 2 całe i 1 druga, no bo 2 dodać 1 druga to jest 2 całe i 1 druga. No to teraz równa się, pasowałoby się teraz tego wilgachnego pierwiastka pozbyć. I w jaki sposób? Przepiszemy wnętrze, czyli przepiszę 3 do potęgi, zamienię może na ułamek niewłaściwy, czyli 2 razy 2 to 4 plus 1, czyli mamy 5 drugich. I to wszystko, prawda, napiszę do potęgi 1/4. Dlaczego? No bo jest czwartego stopnia, a w taki sposób właśnie pozbywamy się pierwiastków, to znaczy zamieniamy pierwiastki na odpowiednie potęgi. No to skoro tak, to teraz znowu mamy potęgę, potęgi, wykładniki teraz mnożymy ze sobą, zgodnie oczywiście z własnością odpowiednią, no i ja to pomnożę. 5 razy 1 to jest 5 w liczniku tu będę miała, a 2 razy 4 to jest 8, to będę miała w mianowniku, oczywiście cały czas mówię teraz o wykładniku tej potęgi liczby 3. Skoro tak, popatrzmy. Wyszła nam odpowiedź 3 do potęgi 5 ósmych. No i oczywiście jest to odpowiedź A, czyli ta odpowiedź jest poprawna w zadaniu typ numer 5. Zadanie numer 6 to zadanie znowu z arkusza z września 2020 roku, zadanie 28 za 2 punkty. I znowu wykazywanie. Wykaż, że dla dowolnych, różnych liczb rzeczywistych A i B prawdziwa jest nierówność. A pomnożone przez A plus B, do tego dodany B kwadrat, jest większe od 3AB. Ze względu na to, że jest to zadanie wykaż, że znowu będziemy przeprowadzać dowód, który będzie składał się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest założenie, czyli co jest dane w zadaniu. Mamy podane, że są jakieś dowolne liczby A i B, które są rzeczywiste i na dodatek różne od siebie. Czyli A nie może być równe B. No to teraz zapiszmy teza, czyli co mamy wykazać. Ja mam wykazać na tej podstawie, że A pomnożone przez A plus B, do tego dołożone B kwadrat jest większe od 3AB. Przeprowadzamy dowód ze względu na to, że widzimy, że tu jest nierówność, przeprowadzimy dowód nie wprost, nie wprost. I skoro przeprowadzamy dowód nie wprost, musimy to zapisać i musimy zaprzeczyć tezę. Czyli ja przepisuję lewą stronę A pomnożone przez A plus B, dodać B kwadrat i zaprzeczam. Czyli mówię, że nie, że jest większe od 3AB, tylko że jest mniejsze albo równe 3AB. To jest zaprzeczenie tej tezy. No i muszę dojść poprzez przekształcenia do sprzeczności i na tym skończymy nasz dowód, czyli wykażemy, że postawiona teza jest prawdziwa zawsze. Przy takich założeniach oczywiście. No więc tutaj będziemy sobie wymnażać, czyli A razy A to jest A kwadrat, dodać A razy B to jest AB, dodać B kwadrat. No i już tak nasuwa się, żeby to 3AB przerzucić na tą stronę, czyli minus 3AB, mniejsze lub równe, no tutaj nic nie zostanie, czyli 0. No to wyrazy podobne tutaj mamy, oczywiście i tu mamy, czyli przepiszemy sobie A kwadrat. Teraz mam tak, AB, czyli 1AB, minus 3AB, to mamy minus 2AB, dodać B kwadrat jest mniejsze lub równe od 0. No i widać ewidentnie, że to jest piękny wzór skróconego mnożenia, czyli zapiszemy A minus B i to do kwadratu jest mniejsze lub równe od 0. No to teraz zastanówmy się, jakie to jest. Wiemy o tym doskonale, że cokolwiek by nie było, jak podniosę do kwadratu, to jest zawsze liczba większa lub równa 0. No dobrze, ale skoro A nie może być B, bo takie mam założenie, to znaczy, że jak A nie będzie takie jak B, to nigdy nie wyjdzie mi w nawiasie 0. No i 0 do kwadratu by dało 0, prawda? I by tutaj zmieniło by nam to nasze rozumowanie. Tu niestety tak nie będzie. No może i dobrze, prawda? Pod kątem tego zadania, że tak nie będzie. Czyli ja mogę powiedzieć, że A minus B do kwadratu będzie na pewno większe od 0. Na pewno. No bo A nie jest takie samo jak B. A więc ta liczba jest dodatnia, a ja tutaj stwierdziłam, że to jest mniejsze lub równe od 0. Czyli oczywiście dostaliśmy sprzeczność.
dostaliśmy całkowitą, absolutną sprzeczność, co kończy nasz dowód. Na to spotkanie przygotowałam 6 zadań, wybrałam je z tych najnowszych arkuszy i teraz tak. Tak się składa, że widzimy, że wzory skróconego mnożenia, czy też jakieś działania na potęgach są bardzo ważne, bo możesz je spotkać w części zamkniętej na maturze, ale również często jest tak, jak widzisz tutaj na przykładach tych dwóch arkuszy, że w części otwartej jest zadanie na wykazywanie za 2 punkty i ono bardzo często sprowadza się gdzieś tam do zauważenia wzoru skróconego mnożenia. Akurat te, które analizowaliśmy na tym spotkaniu, to takie są. Gdzieś trzeba było coś pozwijać do wzoru skróconego mnożenia i oczywiście odpowiednio później wnioskować na podstawie postawionego założenia. Mam nadzieję, że lekcja była ciekawa, dużo z niej wyniosłeś, no i dzięki temu już jesteś bardziej przygotowany do matury z matematyki. A ja jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie w dalszym ciągu, żeby oglądać, uczyć się ze mną, no i na mojego fanpage'a. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.